Cześć, witam Was w kolejnej dobrej bitwie. Dzisiaj na tapecie będzie typ 58, gram w plutonie z Persim, dwie szósteczki, losowanie bardzo dobre, autostrada, jesteśmy praktycznie na topie, piątki, czwórki, także losowanie wyśmienite. Trzeba będzie oczywiście to wykorzystać. Z typem 58 już się pożegnałem, został wyekspiony, wbita mastereczka, zrobiony elitarny, czyli to, co zawsze czynię. Fajnie mi się nim grało, także chyba nic złego na niego nie powiem. Jeśli chodzi o odpowiednika rosyjskiego, radzieckiego, T-34-85 jest uważany jako lepszy. Jest to faktycznie pojazd chyba lepszy, ale granie tym typem 58 było przyjemne, także nie był to jakiś uciążliwy grind. Jedziemy sobie jak to medy na zielone tak zwane i spróbujemy sobie z Persim tutaj coś podziałać. Ten typ 58 ma świetne działko, ładuje bardzo szybko, to jest taki spammer i naprawdę można nieźle przeciwników wykosić. Tylko troszkę kuleje penetracja, czyli to jest 100, chyba 20, teraz zobaczymy, 128, spotkany odpowiednik, czyli typ 58, straciłem już troszkę HP-ków, niestety w tym pojedynku z tym typem 58, za chwilę powinna dojechać drużyna, udało się go podpalić, pierwszy frag, 643 obrażenia, kosztem połowy HP, trudno. Tak się złożyło, trzeba będzie do końca bitwy walczyć z połową HP, mamy teraz Chinu. Jak widzicie, działko ma naprawdę niezłe obrażenia na strzał, plus bardzo szybkie ładowanie, drugi frag, 850 obrażeń. Następcy na razie nie kupuję, mam za dużo czołgów w garażu, plus mam sporo jeszcze fajnych, dobrych bitew do pokazania, także myślę, że mogą się one pojawiać ostatnio, znaczy będą w najbliższym czasie pojawiać się troszkę częściej. Od Was powtórek mam takie ilości, że jakbym chciał je pokazać, to musiał około 20 odcinków dziennie nagrywać, także i tak nie pokażę wszystkiego, co bym chciał, ale nie chciałbym też, ponieważ zawsze mi zostaje kupa tych dobrych bitew, których w ogóle nie pokazuję, bo zawsze coś innego się wykręci, to żeby jednak pierwszeństwo na kanale miały bitwy oczywiście moje, no bo po to ten kanał był stworzony, a w dalszej kolejności oczywiście bitwy epickie, te, które mi się spodobają i wybór Turoka, czyli coś, co niedawno weszło. 3 do 4. Miasto niestety siadło, jak widzicie, stało tylko Somuła. Tam wszystkie czołgi ciężkie, także już z Persim będziemy musieli za chwilę wracać. Chcemy wykończyć tutaj troszkę tych czołgów, żeby one później nie bruździły. Sporcik punktowany. Ja na tym czołgu nie miałem żarówki. Persi go wykańcza. 4 do 8. Także sytuacja nie jest jakoś mocno relaksacyjna. Teraz typek się skitrał w tym domku, myślał, że jest bezpieczny, udało się trafić między drzwiami. Mamy razem 4 fragi, ja mam 1500 obrażeń, 6 do 9, baza niepilnowana. Trzeba oczywiście wracać, bo któż to zrobi, jak nie my? Wiadomo, że nasza drużyna pojedzie zaraz w stronę kapa. Mamy oczywiście decyzję o obronie bazy. W mieście, widzicie, był ten ARL, dwa razy KW-85, plus chyba Sherman, także całkiem pokaźne siły. KW-85 na tych tierach to przecież tak naprawdę miażdży system. Mamy Shermana, podjeżdżamy z dwóch stron, żeby mieć możliwość przestrzału z różnych kierunków. Wrogowie tak naprawdę nie wiadomo, gdzie są, czy już dojechali na kapa, czy gdzieś się tuczają z tyłu, ale teraz będziemy mieć fajne ostrzały z dwóch kierunków. Nie będzie mógł jednocześnie ten Sherman patrzeć i na mnie, i na Persiego. Tam mamy w oddali jeszcze tego sporcika, znaczy KW-1, przepraszam, plus KW-85 na kapie, a 20 dojeżdża. Także troszkę tutaj nam się sytuacja pokomplikowała. Nasi co prawda kapują bazę i nie wygląda to źle. Wróg również kapuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Stan bitwy 9 do 9, a 20 po lewej stronie. Próbuje jakiegoś dziwnego manewru, wyjeżdża na mnie i
ramuje mnie, ginąc. Ja mam 1900 obrażeń i 4 fragi dzięki temu. Widzimy, że na bazę wrócił KW-85, czyli dobra decyzja przeciwnika. My tutaj dekapujemy 10 do 10. Zobaczymy, czy wrogowi uda się rozwalić tego naszego BDR-a. Tak, udało mu się zdekapować, czyli tak naprawdę bitwa ciągle trwa dalej. Mamy tutaj, widzimy, KW-85, T-34 jeszcze dojechał. Na razie punktujemy sobie tego KW-85, dwa dingi. On wyjeżdża tutaj na Persiego. Także niedobra sytuacja. Lecę z odsieczą pomóc Plutonowemu. On go tutaj ładnie złapał na gąskę. KW-85 nie jest w stanie opuścić lufy. Wyjeżdżamy. Dostałem strzał, ale udało się wykończyć przeciwnika. 44 HP. Był pożarek, ale była gaśnica. 5 fragów. Prawie 2000 obrażeń. BDR znowu kapuje. My tutaj dzielnie bronimy bazy. Mamy jeszcze ARL-a. KW-1. Oni mają sporo HP. KW-85. Nie, to jest T-34, przepraszam. Źle spojrzałem. Znowu ich zajeżdżamy z dwóch kierunków, także są cały czas w kleszczach. Byłem raz z lewej strony, teraz są z prawej strony tych wrogów. I już są mocno oklepywani. Mamy już 2300 obrażeń. BDR kapuje bazę. Wykańczany ten ARL. Mam 6 fragów, Persi ma 3 fragi. Mam tutaj jeszcze KW-1. Patrzy na mnie. Muszę uważać, nie mam już możliwości przyjęcia żadnego strzału. Prawie 2600 obrażeń, także całkiem fajny wynik, jak na 6 tier. Nie wyjeżdżam, widzę, że KW-1 patrzy, Persi go punktuje. KW-1 nie trafił, ja niestety strzelam w ziemię Kalafiora, czas się kończy, Persi go wykańcza, kończymy bitwę, obejrzyjmy sobie wyniki końcowe. A na tej bitwie wpadła masterka, duży kaliber, specjalista oraz braterstwo broni. Razem z Persim robimy 10 fragów, oboje powyżej 1000 expa, ja mam prawie 1300, Persi 1140, powyżej około 2500 obrażeń każdy z nas, także bardzo ładnie, bardzo fajna gra. No i ekran jeszcze końcowy, troszeczkę ze światła, trochę pojeżdżony. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.